kontynuacja moich myśli wakacyjnych. Leżę sobie na plaży, słonko praży, a ja myślę i stwierdzam, że im facet bardziej kocha kobietę, tym bardziej chce ją uszczęśliwić. Nie wie natomiast facet, w jaki sposób kobietę można uszczęśliwić, bo nie wiadomo, po kobiecie nigdy nie można poznać, czy ona jest szczęśliwa, czy nie. Ale można to próbować i każdy facet próbuje swoją kobietę uszczęśliwić, a w każdym razie mu się tak wydaje. Jak ona się uśmiecha, to on jest przekonany, że ona została uszczęśliwiona i sam przeżyła euforię zadowolenia. Natomiast kobieta, która ma kontakt z zakochanym w niej facetem, taka kobieta bardzo często rozsądnie utrudnia mu i stawia mu coraz wyższe, coraz trudniejsze zadania, żeby on się poczuł szczęśliwy, czyli żeby on ją uszczęśliwił. Czyli ona, jak na początku, śmieje się dosłownie z byle czego, z każdego jego kawału, to z biegiem czasu robi wszystko, żeby on się bardziej zaangażował. Tak jak na początku, na przykład on jej kupi jej, powiedzmy, jednego tulipana, i ona się cieszy jednym tulipanem i się uśmiecha, że dostała tulipana. No oczywiście po jakimś czasie ten jeden tulipan nie wystarcza, to już powinien być jakiś taki koszu róż, żeby się ona równie szeroko uśmiechnęła jak przy tym tulipanie. Przykład z kwiatkami jest zupełnie po to, żeby był zrozumiały. Kochani, żebyście zrozumieli, jeżeli chcesz uszczęśliwić kobietę, to niech ci się nie wydaje, że ją uszczęśliwisz tym, że ona się uśmiecha. Jeżeli się kobieta do ciebie uśmiecha, to wcale nie wiadomo, z jakiego powodu.